Hej wszystkim, jestem Lila i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym filmie pokażę Wam rzeczy, które ostatnio dostałam lub kupiłam, ale są to rzeczy, uwaga, kosmetyczne, także znajdą się tutaj same kosmetyki i mam bardzo dużo rzeczy Wam do pokazania, także przejdźmy już do tego, co chciałam Wam pokazać, co ostatnio nabyłam. Zaczniemy może od sklepu internetowego, który nazywa się ladymakeup.pl. Ostatnio właśnie znowu dostałam od nich paczkę i już Wam pokazuję, co w tej paczce się znalazło. A więc pierwsza rzecz, którą sobie wybrałam, to jest maskara. Maskara marki Gosh. I uwaga, jest to maskara w kolorze takim, można powiedzieć, morskim, zielono-niebieskim, coś takiego. Ostatnio właśnie mam bzika na punkcie kolorowych tuszy do rzęs, kolorowych maskar. Także coś takiego sobie zamówiłam i jeszcze jej nie używałam, ale mam zamiar. Następna rzecz to jajeczko EOS, czy IOS, jak chcecie to nazywać, różnie ludzie mówią. Ciężko mi rozpoznać, jaki to jest zapach. Wydaje mi się, że coś jagodowego albo winogronowego, coś takiego. Także jest to takie fioletowe jajeczko w takie jaśniejsze pasy. Ale super, stoi na mojej toaletce, dobrze się sprawuje przed każdym makijażem. Kolejny jest fixing spray marki I Love Makeup, czyli Makeup Revolution. Właściwie to... wybaczcie. Także taki sobie też zamówiłam. Ogólnie lubię mieć takich rzeczy dużo, bo bardzo szybko się u mnie kończą. Kolejny mamy błyszczyk, który właściwie mam teraz na sobie. Jest to błyszczyk marki Maybelline w odcieniu 10. Jest to ten, wiecie, Baby Lipsy. Kiedy byłam młodsza, był szał na te Baby Lipsy, ale to takie w sztyftach. Miałam ich bardzo dużo, a teraz są właśnie błyszczyki, także numer 10 bardzo Wam polecam. Jest to taki właściwie przeźroczysty błyszczyk, ale kiedy się przyjrzycie, ma takie bardzo delikatne różowe drobinki. Także dla mnie po prostu idealnie. Następna jest rzecz, którą właściwie bardzo chcę przetestować, ale właśnie jeszcze z nią czekam, bo może nagram jakiś filmik, zobaczymy. Jest to rzecz marki Milani. Taka mała tubka, a w niej Keep It Clean. Jest to rzecz, która ponoć ma pomóc zmyć nawet najtrwalszą matową pomadkę, także jestem tego bardzo ciekawa i chętnie coś takiego przetestuję. Kolejna rzecz jest dosyć mała i prosta, ale właśnie moje poprzednie rzeczy tego typu, mówię tutaj oczywiście o pensecie, uległy zniszczeniu, to znaczy już się, wiecie, wytarły, nie były takie precyzyjne, dlatego stwierdziłam, że zamówię nową i tutaj mam właśnie takie gąbeczki na palce, dzięki czemu po prostu łatwiej wyrywać te włoski. Na stronie widziałam także zestaw matowych pomadek marki The Balm i także chciałam je mieć, ponieważ kolory bardzo mi się spodobały. I tak to wygląda. Myślałam, że będzie to trochę większe, ponieważ jedna pomadka jest, no patrzcie, pomadka i mój kciuk. To jest taka sama wielkość mniej więcej, więc one są naprawdę mini. Ale wydaje mi się, że właśnie jest to mega fajna opcja, żeby po prostu wrzucić te wszystkie kolory do torebki. Są malutkie, więc nie zajmują dużo miejsca i po prostu kiedy mamy ochotę na jakiś inny kolor na naszych ustach, to po prostu sobie zmieniamy. Także jest to, są bardzo, bardzo małe, ale jest to właśnie fajna opcja. Teraz mam tutaj kolejną pomadkę i kolejną rzecz z Milani. Jest to pomadka metaliczna o numerze 15. Wygląda ona bardzo, bardzo ładnie. Jest to taki głęboki, śliwkowo-różowy odcień. Metaliczny właśnie, czyli z takimi drobinkami. Jest to wykończenie matowe, także również bardzo fajnie. Przedostatnia rzecz, którą zamówiłam sobie ze stronki Lady Makeup, to Beauty Blender, który aktualnie jest brudny, za co Was bardzo przepraszam, ale przed chwilą się nim malowałam, więc musicie mi wybaczyć. Jest to różowy Beauty Blender właśnie w takie ciapki, łatki, właśnie taki rozmyty efekt, tak można to nazwać, nie ma tutaj jednolitego koloru, ale wygląda bardzo fajnie, sprawuje się także bardzo fajnie jak każdy beauty blender, także nie mam tutaj co więcej mówić. I ostatnia rzecz z Lady Makeup jest to paleta Z, czyli Z Palette, one są bardzo popularne, czyli to jest zwykła magnetyczna
paleta, do której wkładamy sobie cienie, które kupimy sobie na przykład osobno, bo często możemy sobie po prostu kupić cienie pojedyncze, tak jak ja tutaj mam cienie akurat z Make Up Geek. Ma bardzo fajny rozmiar, idealny można powiedzieć, bardzo podoba mi się to, że ma tutaj szybkę, więc mogę zobaczyć, które kolory mamy w jakiej palecie i bardzo polecam takie rozwiązanie, jeżeli macie właśnie cienie pojedyncze i nie wiecie, co z nimi zrobić. Teraz przyszedł czas na stronkę ColorSwipe i właśnie tam możemy znaleźć między innymi markę Jordana i z tej marki mam bardzo, bardzo dużo matowych pomadek, które tutaj próbuję właśnie zebrać dla Was. I mam tych pomadek 8 w najróżniejszych kolorach. Mam takie nudziaki, różowe, bardzo jaśniutkie kolory. Mam także czerwienie i borda, które myślę, że sprawdzą się bardzo fajnie, jeżeli chodzi o nadchodzącą porę roku, właściwie obecną porę roku. I mam tutaj jeszcze taki kolorek i nie mogę się doczekać, aż nałożę go na moje usta. Jest to taki przepiękny różowo-fioletowy odcień, no po prostu mega i nie mogę się doczekać, naprawdę jest przepiękny. I także z ColorSwipe zamówiłam dwie pomadki marki Jeffree Star. Nie wiem dlaczego, ale pomadek tej marki nie miałam nigdy, aż do teraz, teraz już mam dwie. Właśnie tak zawsze chciałam je mieć, ale z drugiej strony to było takie o, w sumie nie są mi potrzebne, nie potrzebuję aż tylu matowych pomadek. No ale w końcu skończyło się tak, że mam dwie, chciałabym więcej, ponieważ mają bardzo fajną konsystencję, bardzo mi się podoba właśnie formuła i to, w jaki sposób wyglądają na ustach i w jaki sposób trzymają się na tych ustach i ogólnie wszystko mi się w nich podoba. Mam tutaj taki metaliczny, złoty odcień, który po prostu uwielbiam, nazywa się Pussy Whip. I mam także odcień Scorpio, który jest takim delikatnie różowo-fioletowym, ale bardzo chłodnym odcieniem, także też bardzo fajnie wygląda i bardzo komfortowo się noszą te pomadki. Kolejne rzeczy są z Sephory i tak jak na początku filmiku mówiłam Wam, że bardzo mi się podobają kolorowe tusze do rzęs, no to kupiłam sobie jeszcze dwa w Sephorze, jest to marka Sephora. I mam kolorek różowy i kolorek taki błękitny, bardzo delikatny, jasny, niebieski. Także mój najnowszy nabytek z Sephory to nowa paletka marki Huda Beauty. Jest to paleta Desert Dusk. Wygląda ona w ten sposób. Jestem pewna, że widzieliście już ją po całym Instagramie, bo w ogóle ta paleta robi furorę. Jest naprawdę przepiękna i mega się z nią pracuje. Już kilka razy miałam ją na sobie i jestem po prostu zakochana. W tej pierwszej palecie także byłam zakochana, więc po prostu stwierdziłam, że muszę kupić. Właściwie wczoraj przyszła do mnie nowa paleta Morphe. Zamówiłam tą paletę 35O2, czyli jest to ta druga wersja tej najpopularniejszej palety 35O. Jest nowiutka, jeszcze nawet niedotykana, ale już ją Wam pokazuję. I są tutaj właśnie takie przepiękne, neutralne, naturalne odcienie, które możemy nosić na co dzień. Właściwie wszystkie są idealne na co dzień. I właśnie mam tutaj takie brązy i takie bardzo ciepłe odcienie, pomarańcze, czerwienie i tego typu sprawy. Także myślę, że na co dzień to jest idealna po prostu paleta. Nawet nie tylko na co dzień, bo też na jakieś tam większe wyjścia super się nada. Mam kilka rzeczy jeszcze z Instagrama, który nazywa się Beauty Stuff. Podlinkuję Wam tak samo na dole, zresztą wszystkie stronki podlinkuję Wam na dole. I właśnie od nich mamy trzy rzeczy. W ogóle jest to firma, która sprzedaje kosmetyki, które ciężko dostać w ogóle w Polsce, czyli kosmetyki na przykład marki Anastasia Beverly Hills, która jest właśnie jeszcze rzadko spotykana w Polsce, chyba że właśnie na stronach, które ściągają bezpośrednio z USA. I właśnie jeżeli chodzi o tę markę, no to mam właśnie tę już nie najnowszą paletę, która właściwie bardzo mi się spodobała, bo ma tutaj przepiękne odcienie właśnie zieleni, żółci. Także jest to taka dosyć też neutralna paleta w takich kolorach, można powiedzieć, ziemi. Jest ona zdecydowanie inna od wszystkich palet, które mam, dlatego po prostu nie mogłam jej nie mieć i właśnie te żółte przede wszystkim przyciągnęły moją uwagę, bo ostatnio jestem zakochana w żółtych makijażach. I mam tutaj jeszcze dwie rzeczy,
marki Fenty Beauty, czyli kosmetyki od Rihanny. I właśnie niedługo będzie filmik, który zrobiłam właśnie o tych produktach. Wydaje mi się, ale nie jestem pewna, że jeszcze w Polsce nikt nie robił filmu na temat tych produktów, ale mam tutaj właśnie ten złoty rozświetlacz, który jest po prostu normalnie wow. I mam tu też błyszczyk, ale o tych produktach więcej Wam mówić nie będę, ponieważ właśnie niedługo będzie o nich film. Przedostatnia kategoria, którą mam Wam do pokazania, podzieliłam sobie, wiecie, tak sklepami. Jest to marka MAC, która właśnie wysłała mi swoje produkty, za co bardzo, bardzo dziękuję, ponieważ nigdy, nigdy w życiu nie pomyślałabym, że taka marka jak MAC zechciałabym ze mną współpracować, także jestem w wielkim szoku i to jest takie mega wzruszające, jak ktoś tak wielki docenia Twoją pracę. Także jeżeli chodzi o MAC-a, to mam oczywiście najnowszy podkład, czyli Studio Fix, którego używam bardzo często, odkąd go dostałam. Jest to właśnie teraz jeden z moich ulubieńców. Jest to taki podkład, który jest cięższy i właśnie matowy i wytrzyma naprawdę bardzo długo, także jeżeli robię jakiś taki większy makijaż, to zdecydowanie używam tego produktu. Jeżeli oglądacie mnie już jakiś czas, to wiecie, że ja kocham krem strop właśnie z MAC-a i teraz mam w końcu wielką tubkę i w kolorze właśnie tym brzoskwiniowym, nazywa się Peach Light i chyba podoba mi się ten produkt jeszcze bardziej od tego klasycznego Strobe Cream, więc to jest rzecz, której używam codziennie. Właściwie nawet kiedy nie noszę makijażu, to go używam. Mam także korektor, oczywiście korektor Pro Longwear. Mam także eyeliner, którego jeszcze nie używałam, ale jest to taki przepiękny, ciemny, niebieski, granatowy kolor, normalnie cudowny kolor i już się nie mogę doczekać, aż zrobię nim kreski. Teraz może przejdźmy do policzków i mam róż o nazwie Mocha. Jest to róż, który ma kolor takiego przybrudzonego różu, więc też bardzo fajnie i on przepięknie będzie wyglądał, wydaje mi się, że do każdego makijażu. Mam też rozświetlacz o nazwie Beaming Blush, który jest przepięknym rozświetlaczem w kolorze różowego złota. Zresztą teraz powinniście widzieć, że w zależności od tego, jak przewracam rozświetlaczem, ten kolor jest złoty lub różowy. Także wyobraźcie sobie to na policzkach. Normalnie cudo. I teraz przejdźmy już do rzeczy do ust, więc pierwsza rzecz to jest Lip Gloss o nazwie Sign of Springs. Też przepiękny, bardzo lubię go nosić. W ogóle ja ostatnio kocham błyszczyki. Mamy także matową pomadkę w płynie zastygającą. Jest to ta seria Retro Matte o nazwie So Me. Przepiękny kolor. Mamy także czerwoną pomadkę w kredce. Nosiłam ją właściwie kilka dni temu i muszę Wam powiedzieć, że nosi się ją bardzo komfortowo i po prostu cudowna jest. I dwie te normalne, klasyczne pomadki. Jedna to jest Ruby Woo, czyli to jest jedna z tych klasycznych odcieni MAC-a, czyli przepiękna czerwień i mamy też nazwę Mer. I to jest taki delikatnie różowo-brązowy nudziak. Też przepięknie wygląda. I ostatnie są rzeczy pielęgnacyjne i mam tutaj całą serię marki Neutrogena. Jest to seria Visibly Clear. Jest ona cała pomarańczowa. Już Wam powiem, co tutaj mam. Pierwsza rzecz to żel do mycia twarzy. Oczyszcza skórę, redukuje wypryski już od pierwszego użycia i chroni przed powstaniem nowych. Zawiera unikalną technologię Clear Defend, która dogłębnie oczyszcza pory, pomagając redukować istniejące wypryski, nie narusza bariery ochronnej skóry, pozostawiając większość naturalnie występujących w niej składników odżywczych, aby skóra była bardziej odporna na powstanie nowych wyprysków, odpowiedni dla skóry wrażliwej. Także ta seria niesamowicie mi się podoba, bo już po pierwszym użyciu rzeczywiście zauważyłam, że moja skóra jest o wiele bardziej oczyszczona i właśnie jeżeli chodzi o pielęgnację, przede wszystkim na tym mi zależy, bo jeśli o mnie chodzi, to mam obsesję na punkcie tego, żeby moja cera była po prostu idealnie czysta, nie może na niej się znajdować nic, jeżeli już robię pielęgnację. Także mamy tutaj bardzo fajny żel do mycia. Kolejna rzecz jest chyba moją ulubioną z całej serii i tę rzecz właściwie trzymam pod prysznicem i myję sobie
nim twarz codziennie. Jest to wygładzający peeling do twarzy. Peeling jest bardzo delikatny. Mojej skóry nigdy nie podrażnił i wiem, że mogę mu ufać, także teraz są to rzeczy, które właściwie zawsze biorę ze sobą na wyjazd. Mam także żel myjący i maskę do twarzy dwa w jednym. Tego produktu jeszcze nie testowałam, ponieważ na razie właśnie tutaj mam peeling i żel myjący, więc tego na razie nie otwierałam. Kolejna rzecz to oczywiście tonik. Tonik w naszej pielęgnacji jest również bardzo ważny, ponieważ po skończeniu demakijażu musimy przetrzeć naszą twarz właśnie tonikiem, aby przywrócić naturalne pH naszej skóry. No i ostatnią rzecz to oczywiście krem, który nakładamy po skończonym demakijażu. Również bardzo fajny, bardzo go lubię i jest to zdecydowanie idealny krem, jeżeli chodzi o krem pod makijaż, ponieważ nie jest on taki bardzo tłusty, tylko właśnie stopniowo zanika i bardzo szybko się wchłania, także pod makijaż jego stosuję i jestem z niego naprawdę bardzo zadowolona. Także całą tę serię bardzo Wam polecam, jeżeli jesteście właśnie nastawione na to maksymalne oczyszczenie Waszej skóry, na pewno się nie zawiedziecie. I to by było tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik. Napiszcie mi na dole w komentarzach, która rzecz podobała Wam się najbardziej i może którą rzecz chcecie, żebym przetestowała dla Was na filmie. Bardzo chętnie coś takiego zrobię. Oczywiście produkty Rihanny to już jest postanowione i to będzie na 1000000% już niedługo, więc czekajcie na to. Wszystkie linki oczywiście macie na dole, a teraz już się z Wami żegnam. Widzimy się niedługo. Pa, pa!